drugim spotkaniu z naszego cyklu. I tak pokrótce odniosę się tylko w takich punktach, tak? To, co powiedzieliśmy sobie na pierwszym spotkaniu. Zachęcam, żeby się zapoznać. Co jest celem tego cyklu, a co nim nie jest. I że te pierwsze dwa spotkania, czyli to, które było poprzednie i to dzisiejsze, jaki ono ma charakter, że ma charakter położenia tak naprawdę fundamentów pod te rzeczy, z którymi będę chciał się dzielić z wami, już takie bardzo praktyczne od kolejnego trzeciego spotkania. Powiedzieliśmy sobie więc na pewno to, że Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Że to, co mamy w takim materialnym rozumieniu lub to, co nam się wydaje, że mamy, tak naprawdę do nas nie należy. Powiedzieliśmy też na pierwszym spotkaniu, że jesteśmy szafarzami, że każdy z nas jest powołany do tego, aby być szafarzem i zarządzać mieniem Boga. Powiedzieliśmy też, że to, co mamy, to, co zostało nam dane, to talenty, pragnienia, powołanie, dary i łaska. Powiedzieliśmy sobie też tak naprawdę o dawaniu, że jest to jedna z naczelnych zasad funkcjonująca w Królestwie Bożym i tak naprawdę o dwóch jej płaszczyznach, tak? O płaszczyźnie pragmatycznej i o płaszczyźnie tej indywidualnej. Powiedzieliśmy sobie także, że dawanie jest swoistym miernikiem naszej wolności w sferze finansów, miłości i tak naprawdę zaufania Bogu. Powiedzieliśmy sobie też o tym, jaka jest rola pieniądza, jaka jest jego funkcja, tak? Że, i do czego on służy. Że służy do... Jeżeli jest tylko narzędziem, za pomocą którego możemy wpływać na przyszłość. I w końcu powiedzieliśmy sobie też, że Królestwo Boże to nie jest świat, tak? I obowiązują tu zupełnie inne zasady i jest to zupełnie inny rodzaj inwestycji, że nie powinniśmy oczekiwać zmaterializowanego zysku tak z każdej wydanej złotówki. Wiecie, jak ludzie często rozmawiają ze mną na temat działalności gospodarczych, różnych pomysłów biznesowych, tak naprawdę w czasie tych rozmów dążą do tego, aby przedstawić im kilka takich pewnych rozwiązań. Rozwiązań, które sprawdziły się u kogoś innego i które oni będą mogli przenieść do swojego życia. Tak zastosować jeden do jednego i da im to gwarancję, że to na pewno zadziała. Chciałem na chwilę teraz odwołać się do pierwszego listu do Koryntian 1:9, który wszyscy doskonale znamy fragment. Wierny jest Bóg, który was powołał do społeczności Syna swego Jezusa Chrystusa. Ale przechodząc do relacji z Bogiem, nie chcę mówić tutaj tylko o teorii, nie chcę mówić teraz tylko o sloganach, bo tak naprawdę każdy z nas doskonale wie, tak, że najważniejsza jest relacja z Bogiem. Chciałem podzielić się z wami kilkoma takimi bardzo praktycznymi historiami z mojego życia, w których mogłem tak naprawdę doświadczyć tego, jaki jest pułap, jaki jest poziom tej relacji w moim życiu z Bogiem. Jakieś 2 lata temu, może troszeczkę więcej niż 2 lata temu, odebrałem takie przekonanie, wewnętrzne przekonanie, aby podjąć ważne decyzje zawodowe i biznesowe i zostawić jakąś część rzeczy, która wcześniej była dla mnie ważna, za sobą. Wiecie, chcę tu podkreślić, że to nie było tak, że przez okno wleciał do mnie Jezus, usiadł obok mnie, napisał mi. We mnie pojawiło się przekonanie. Przekonanie i ja zacząłem wierzyć, że to jest przekonanie od Niego. Kiedy uwierzyłem, że to jest kierunek, kiedy uwierzyłem, że to jest droga, na ten czas dla mnie, zacząłem przystępować do drugiego punktu. Zacząłem budować plan. Zacząłem budować plan, jak to zrobić. I moja stara natura kiedyś robiła wszystko na zasadzie
analizy rachunku prawdopodobieństwa i różnych wariantów i posługiwała się w prawie. Wiecie, i ja zacząłem budować sobie warianty i doszedłem do takiego punktu. Nie da się wyjść. Nie ma rozwiązania. Co było dalej? Im bardziej koncentrowałem się na wariantach prawniczych, tym bardziej słabło we mnie przekonanie. Pojawiały się w ogóle wątpliwości. Wiecie, ja doszedłem do tego, że chociażbym w ogóle skontaktował się, nie wiem, z najdroższym, najlepszym prawnikiem na świecie, to on by mi w tej sytuacji nie dał żadnego rozwiązania. Prawo zawsze ma swój początek i ma swój koniec. Ono się gdzieś tam zaczyna i gdzieś tam się kończy. I teraz tak naprawdę w mojej głowie zaczęła się walka. W moim umyśle. Mam przekonanie. Wszystkie okoliczności, które są, które znam, w tych realiach, w których do tej pory zawsze czułem się najbezpieczniej, pokazują mi, że to nie jest dobra droga. Ale to przekonanie jest. Wiecie, i kiedy ja podjąłem decyzję, zaufałem Bogu, stanąłem na tym przekonaniu, zacząłem robić kroki wiary, podejmując decyzję, skutek finalny był taki, że odniosłem całkowity sukces w tej sprawie. Natomiast mówię o tym dlatego, żeby zaakcentować wam to, że tak naprawdę w większości przypadków, przynajmniej ja też już mam takie doświadczenie, bardzo ważne jest to, jak my odbieramy to przekonanie, które jest w nas, że my musimy uwierzyć też w to przekonanie, zaufać Bogu i podjąć te kroki, nie patrząc kompletnie, co dzieje się wokół. Mam też innego rodzaju doświadczenia w swoim życiu, którymi chcę się podzielić z wami, a propos takiej praktycznej relacji z Bogiem. Jakiś czas temu chciałem kupić samochód. A że już moja dusza się uświęcała, wiedziałem już, że nie wydam dużo pieniędzy na samochód. Ponieważ w ogóle to przestało być dla mnie ważne. Czy miałem bardzo dobrą motywację. Zmieniam samochód. Ale większość ludzi chce, żeby był dobry i tani. I pojawia się oferta. Pojawia się oferta. I wiecie, i wydawało mi się teoretycznie, że postępuję prawidłowo. Że zamuszę temat do Boga. Mówię mojej żonie teraz przez cały dzień. Będziemy tutaj trwać w wierze o ten samochód. Skutek był taki, że jakby abstrahując od całego wątku, przelewam zadatek złodziejom. Popełniam błąd. Popełniam błąd, bo w związku z tym, że chodzę z Bogiem, po dwóch dniach ja wiem, że popełniłem błąd. Ja wiem, że popełniłem błąd, pomimo że nie zmieniły się jakiekolwiek okoliczności. Natomiast wiecie, gdzie ja popełniłem błąd? Nie w tym miejscu, że ja przelałem zadatek, nie dostając towaru, bo takich umów jest dużo. Ja popełniłem błąd, że tak naprawdę, zanim ja powiedziałem, że ja zanoszę temat do Boga, zanim ja powiedziałem, że ja cokolwiek z tym zrobię, ja już podjąłem decyzję. Ja podjąłem decyzję i to wszystko, co zrobiłem, to był religijny cyrk. To był cyrk. Religia. Religia. I ja sobie uświadomiłem, jak łatwo, wiecie, miałem prawidłową motywację przez cały czas. Prawidłową motywację. Ale nie dopuściłem go do głosu. Nie dopuściłem. Podjąłem decyzję wcześniej. Kiedy po dwóch dniach doszło do mnie, że popełniłem ten błąd i poprosiłem Ducha Świętego, żeby pokazał mi, w którym momencie, gdzie. On mi od razu pokazał trzy subtelne sytuacje, które on mówił do mnie. Tylko ja już go nie słuchałem. Ja mówię, ja Cię słucham teraz, mów do mnie. Ja staję w tym, ja decyzję podjąłem wcześniej. Natomiast to, co w tej sytuacji jeszcze było ciekawe i czym chcę się podzielić, przechodząc do kolejnej sytuacji, to, że wiele osób, z których rozmawiałem później i dzieliłem się tym, powiedziało mi, wiesz Michał, to ty nie wiedziałeś, że nie płaci się zadatku, nie przelewa się odbierając towaru? Wiecie, to bardzo mocno mnie zaskoczyło, ponieważ z punktu widzenia prawa, ja nauczałem tego wiele lat temu, takich zasad, takiego prawa. Jak nie widzisz, to nie dawaj, to nie przelewaj, tylko
mój błąd nie polegał na tym, że ja nie wypełniłem jakiegoś prawa, tylko tak naprawdę, że ja podjąłem decyzję nie słuchając Boga. I to jest kolosalna różnica. Podawam taki przykład. Rok wcześniej, kiedy odbierałem w Komorze przekonanie, aby inwestować w tematy rolnicze i pojawiła się kwestia wtedy zakładania przez nas pierwszej plantacji polowni, sytuacja była bardzo podobna. Pojawiła się na rynku firma, która miała kapitał zakładowy 5000 zł. Polska była jedynym krajem, w którym trzeba było zapłacić przedpłatę w 100% za sadzonki, którym się nie widzi 4 miesiące wcześniej. Czyli tak naprawdę przelew był prawie 10-krotnie wyższy niż ich kapitał zakładowy. I w tym momencie, tak, wiecie, to jest wewnętrzne przekonanie. I to jest kwestia relacji z Bogiem. Ja wiedziałem, tak, że ja mam ten ruch wykonać. Ja nawet nikomu nie mówię o tych okolicznościach. Bo to ja dostałem to objawienie, tak? Ja byłem liderem tego objawienia i ja w tym stawałem. Bo tak naprawdę każdy inny mógł zasiać tylko do mnie śmierć i niepewność. Na zasadzie, posłuchaj, to jest, przecież to są oczywiste rzeczy, to jest 5000, tego nie widzisz. Więc tak naprawdę ta relacja to jest taki, bo często to jest, po co o tym wszystkim mówię, to jest taki wyświetlany trochę slogan. Każdy wie, każdy chrześcijanin, każdy charyzmatyk mówi, relacja z Bogiem. Ale ja wam pokazuję teraz takie praktyczne rzeczy, tak? Jak łatwo tak naprawdę zatwardzić się w pewnym temacie. Jak ważne jest to, żeby realnie z nim na ten temat rozmawiać. I brać i czerpać z tej relacji i z tej komory, bo tak naprawdę to tam. To na podstawie tej relacji w ogóle dostajemy objawienie, jaki biznes prowadzić i w ogóle w jaki sposób go prowadzić. To tylko tam. Wiecie, ale ja w ogóle jestem taką osobą, która uwielbia zadawanie pytań. Przede wszystkim sobie. Ale korzystając z okazji, przy okazji zadam wam. Jeśli jesteście tutaj dlatego, między innymi też, że może rozważacie założenie jakiegokolwiek biznesu, ja chcę ci zadać pytanie w ogóle, po co chcesz prowadzić biznes? Po co? Dlaczego? Czy ty to wiesz? Czy zadawałeś sobie tego rodzaju pytania? I teraz zadam ci takie szybkie pytanie. Co byś zrobił teraz, gdybym dał ci $1 000 000? Co byś zrobił? Co byś zrobił? Dostajesz teraz $1 000 000. Nie kombinuj. Stań na tym, co rzeczywiście byś zrobił. Jakie są twoje motywacje? Po co ci w ogóle $1 000 000? Jakiś czas temu zapytałem Eliana w kuchni z Nienacka, rozmawiając z nim. Synu, co byś zrobił, gdybym ci dał $1 000 000? Powiedział, połowę dałbym na kościół, drugą połowę podzielił mi na pół, dałbym ci połowę na drzewka, połowę bym zrobił sobie studium programistyczne. Uważam, że to jest bardzo ważne. Wiecie, my często jak mówimy o biznesie, ale jest to czasami taka ucieczka trochę do przodu, jakby nie wiedząc w ogóle o co chodzi. I chciałbym zapytać was dzisiaj dalej, tak? Kiedy planujecie sobie jakiś biznes, jakąś działalność, was jako osoby zarządzające, jak w tej roli widzicie w ogóle swoich pracowników? Kim oni są? Po co oni są? Kim oni są dla ciebie, jako prowadzącego biznes? Kim mają być też dla siebie twoi kontrahenci? Wiecie, ja jakiś czas temu, kiedy stawiałem sobie wiele pytań, zastanawiałem się, kim jestem i co chcę robić, ja stwierdziłem, że dla mnie bardzo ważne jest, aby prezentować Chrystusa wszędzie. Również jako pracodawca. Również i przede wszystkim chciałbym, żeby ludzie, którzy ze mną przebywają, również przy działalności zawodowej czy gospodarczej, widzieli Chrystusa we mnie. Kolejne pytanie, które chciałem postawić. Jak uważacie, czy cel uświęca środki? Co jest ważniejsze?
Cel czy droga? Wiecie, teraz trochę sobie teoretyzujemy, tak? Natomiast z praktyki trzeba powiedzieć, że bardzo często staje się w obliczu pewnego rodzaju pytań. Pojawi się nagle kontrahent, będzie słyszał taki delikatny szelm. Taki malutki kompromis. On nigdy nie wyjdzie poza ten stół. Tylko raz, między wami. A zobaczysz, ile kasy wpłynie. Będziesz miał na większą dziesięcinę. Będziesz królestwo, że mały kompromis. Wiecie, to są bardzo ważne pytania. Ja celowo zależało mi, żeby zanim zacznę się dzielić z wami rzeczami takimi bardzo praktycznymi, aby na tych pierwszych dwóch spotkaniach o tym powiedzieć, uważam, że to jest fundament. To dzisiaj sobie trzeba te pytania zadać. To dzisiaj trzeba odpowiedzieć, co dla mnie jest w ogóle celem. Czego ja chcę. Te metody, które diabeł stosował, kusząc Jezusa na pustyni, bardzo często powiela, kiedy chodzi o finanse. Kiedy chodzi o rozwój finansowy. To są bardzo praktyczne rzeczy. I te podpowiedzi takie, które bardzo szybko są odpowiadane wtedy jako mądrość. To jest quasi mądrość, to nie jest żadna mądrość. To jest religijna ściema, ale samo usprawiedliwienie, że będziemy mieli tyle pieniędzy, że będziemy teraz realizować wszystkie cele Kościoła. Ale w sercu wiesz, że to jest kompromis. Zachęcam do tego, żeby zadawać sobie takie pytania. Co jest dla mnie ważne? Co jest celem? I czy cel uświęca środki? Bo uważam, że droga jest bardzo ważna. Nigdy nie możemy zejść z pułapu prawdy. Nigdy nie możemy pójść na kompromis. I kolejne pytania. Tej grupy takich ogólnych, około biznesowych. Jak widzisz siebie za 5 lat? Jak widzisz siebie za 10 lat? Gdzie to wszystko macie zaprowadzić? Czy to tworzy jakąś całość? Czy widzisz jakieś relacje z tym, co rozmawialiśmy wcześniej? Z talentami, z pragnieniami, z darami? Czy to jest spójne? Czy to widzisz? Czy widzisz tą drogę? Dlaczego o tym mówię? Wiecie, bo to bardzo powszechne jest tak naprawdę, że ja bardzo często w takich rozmowach korytarzowych czy w różnych miejscach jest taki, wiecie, wyświetlany slogan. Wszyscy mówią, ja chcę mieć dużo pieniędzy, położyć na królestwo. I już widzisz w oczach tak naprawdę w ogóle, jak to jest nieprawda. To jest taka religijna ściema i taki religijny frazes. Tak? To są bardzo ważne pytania. Ewangelia Mateusza 6,33. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. To, czego szukamy tak naprawdę, rozstrzyga się na poziomie naszego serca. Czy szukamy bogactwa, czy szukamy Królestwa Bożego? Uważam, że różnica jest kolosalna. Kiedy szukamy Królestwa Bożego, to jednym ze skutków jest bogactwo. Ale kiedy szukamy bogactwa, to skutkiem nie jest królestwo. I różnica jest ogromna. I trzeba realnie zadać sobie tego pytania. Co jest dzisiaj dla mnie ważne? W ogóle po co ja chcę mieć pieniądze? Dlaczego ja chcę mieć pieniądze? I nazwać rzeczy. Czy szukamy królestwa? Czy szukamy bogactwa?
Czy jesteśmy świadomi w tym zakresie? Przypowieści Salomona 11:28. Kto ufa swemu bogactwu, ten upadnie, lecz sprawiedliwi rozwijają się jak liść zielony. Wiecie, i znowu, teoretycznie pięknie, fajnie, ale coś wam powiem, jak podejmowałem decyzję o tym, żeby zostawić całą swoją działalność i coś, na co ileś tam lat pracowałem i z czego mogłem jeszcze odcinać kupony, zupełnie inaczej wyglądało moment, kiedy stawałem w zbiorowym namaszczeniu w kościele, mówię: tak, Jezus, jesteś moim Panem, tak, ufam Tobie, tak, w Tobie jest moje błogosławieństwo, Ty jesteś moją siłą, Ty jesteś moim zaufaniem. A kiedy musisz realnie się zmierzyć z pewnymi rzeczami i patrzysz, czy czasami to, czego się dorobiłeś, jakaś Twoja pozycja, jakieś pieniądze, które pewne masz, czy czasami one nie dają Ci jednak poczucia bezpieczeństwa? Czy kiedy stajesz, religijnie mówisz: tak, Jezus moim Panem, mam bezpieczeństwo w Jezusie, tak? A teraz ile jesteś w stanie zostawić, idąc za Nim? Gdzie to poczucie bezpieczeństwa realnie jest? Bo ja się musiałem z tym zmierzyć. Bo kiedy mi się wydawało, że w 100% jestem czysty w tym temacie, okazało się, że nie, że jest jakaś formuła lęku w tym zakresie. Tylko ja postanowiłem, wielokrotnie to powtarzam, obierać siebie jak cebulkę, dojść do rdzenia, nazwać rzecz, uznać i ją trzasnąć. Nie zawsze odbywało się to bezboleśnie. Pierwszy Tymoteusz, 6 rozdział. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w siłę, i w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy ulegają jej, złożyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Miłość pieniędzy jest korzeniem wszelkiego zła. I to, co wydaje mi się, jest w ogóle fundamentem, to abyśmy wierzyli w Boga, a nie w pieniądze, w żadnej sytuacji. I potrafili to nazwać. Potrafili to nazwać, kiedy stajemy w jakiejś sytuacji, w okolicznościach, czy rzeczywiście nasze bezpieczeństwo i nasze zaufanie wynika z Bożej obecności, czy z pieniędzy. Skutkiem, bo tak naprawdę ja, wiecie, powiem taką rzecz, ja się przyjąłem to, rozszerzam się w tym, wierzę, że moje rozumienie jakby stale będzie w tym temacie rosło, że tak naprawdę w zakresie finansów, w Królestwie Bożym chodzi o to w ogóle, jak wiele jest w stanie przepłynąć przez nas pieniędzy. Przepłynąć. I że motywacja naszego działania jest tak naprawdę ważniejsza od samego działania niż samego czynu. W Królestwie Bożym bogaty nie jest ten, który dużo ma, tylko ten, który dużo daje. Ten, który dużo daje. Jeśli będziemy tym naczyniem, to tak naprawdę ten strumień będzie płynął. Ten strumień będzie płynął. Przypowieści Salomona 11:24.
Jeden daje hojnie, znaczy jeszcze więcej zyskuje, inny nadmiernie skąpi i staje się tylko uboższy. Ale to jest to ściśle związane z tym, co mówiliśmy już na pierwszym spotkaniu. To w ogóle ma się nijak do tego, co nam zawsze chodziło do głowy. I do chciwości dusz. Chciałem też przejść teraz do tematu tak naprawdę ziarna i siewu, zaczynając od drugiego listu do Koryntian 9:10. Wiecie, ludzie generalnie dzielą się na dwie kategorie. Na zjadaczy ziarna i na siewców ziarna. Ja kiedy robiłem sobie takie rozeznania a propos swojego życia, gdzie ja zdałem sobie sprawę, że ja przez wiele lat pożerałem całe swoje ziarno. Tak jak byłem gruby w ciele swoim, to było takie odzwierciedlenie tak naprawdę w ogóle mojej mentalności w zakresie ziarna. Ja zżerałem ziarno. Zżerałem. To są w ogóle bardzo, bardzo ważne rzeczy, bo dostajemy to ziarno i tak naprawdę to od nas zależy, co my z nim robimy. Na ile my jesteśmy w stanie jakby być tym naczyniem przepływu i dostarczać je dla innych. Kto sieje skąpo też rządź będzie. A kto sieje obficie rządź będzie. To przecież banalnie proste. Tylko że ważne jest też to, gdzie my tak naprawdę to siejemy? Wiecie, ja się zastanawiałem kiedyś nad tym, jak to wygląda i Bóg mi to bardzo mocno pokazał, kiedy zakładaliśmy plantację Paulowni. W jaką ziemię ty siejesz? Wybieraliśmy ziemię i tak naprawdę to nie jest tak, że na każdej ziemi wyrośnie ci zdrowe ziarno, zdrowy owoc. Ziemia nie może być zbita, nie może być martwa. W niej musi być życie. W niej musi być życie. To my dostajemy ziarno. To my dostajemy ziarno i my, każdy z nas, i ty, i ja, podejmujemy decyzję, ile tego ziarna zjemy, ile tego ziarna zasiejemy i w co je zasiejemy. W co je zasiejemy. Czy zasiejemy je w życie, czy zasiejemy je w śmierć. Wiecie, bo nie ma tak. Jak się sieje w marchewkę, to wyrośnie marchewka. Jak się sieje w cebulę, to wyrośnie cebula. Nie da się zasiać w marchewkę, żeby wyrosła cebula. Nie da się zasiać w śmierć, żeby wyrosło życie. Przypowieść Salomona 3:9-10. Czci Pana darami ze swojego mienia i z pierwocin wszystkich swoich plonów. I będą twoje stodoły wypełnione ponad miarę, a twoje prasy opływać będą w mąż. Wiecie, ja pojąłem w ogóle, podzielę się z wami taką tajemnicą, którą odkryłem, że w ogóle inwestycja w Królestwo Boże to jest najlepszy rodzaj inwestycji, jaki możemy zdobyć. I chcę to teraz trochę rozwinąć, bo tak naprawdę to jest inwestycja zarówno bezpośrednia, jak i pośrednia. Inwestycja bezpośrednia wtedy, kiedy nie masz indywidualnego objawienia, tak? Po prostu siej, przelewaj kasę. Ale też ważne jest to drugie rozumienie. Kiedy dostajesz objawienie, tak? Idź za tym objawieniem i poszerzaj wpływy Królestwa. Wiecie, ja na przykład dzisiaj jestem dzisiaj pewien, że zbuduję Centrum Uwielbienia, zbuduję szkołę, w której będzie głoszone życie. Zbuduję internat. Ja tego jestem pewien. Jestem tego pewien bardziej niż tego, że stoję tutaj przed wami. To nie oznacza, że ja zrobię to sam. Natomiast dzisiaj ja nie oczekuję pewnych rzeczy z zewnątrz. Wiecie, ja nie idę, nie zastanawiam się, Boże, może by było tak, że potknę się teraz o skrzynkę, w której będzie ileś tam talentów złota i ja za to kupię to czy to. Ja w ogóle jestem świadomy celu. Ja wiem, czego ja w życiu chcę. Rzeczy, które robię i wykonuję, one mnie mają
do tego doprowadzić. Z pełną świadomością podejmuje decyzje i wykonuje kolejne kroki i ruchy wiary w zakresie siania bezpośredniego i pośredniego. Wiem, że to najlepsze, co mogę zrobić. To mnie w ogóle motywuje. Galacja 6, 7, 8. Czy nawet nie będę czytał, to też wszyscy znamy doskonale. Co siejesz, to i rządź będziesz. Bo kto sieje dla siała swego, z ciała rządź będzie skażenia. Kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. Wiecie, tak jakby puentując, sumując te pewne rzeczy, chcę się podzielić z wami jeszcze takimi kilkoma zasadami, które w ogóle są dla mnie ważne, jako taki wstęp do całości takiego praktycznego poruszania się w kwestii finansów, działalności gospodarczych i w ogóle biznesu, naszego rozumienia. 2 Koryntian 12:14. Oto po raz trzeci przygotowuję się do podróży do was i nie będę wam ciężarem. Nie szukam bowiem tego, co wasze, ale was samych. Wiecie, to są w ogóle słowa, które dla mnie osobiście są bardzo ważne. To jak ważny jest człowiek, to jak ważna jest motywacja. Nie szukam tego, co wasze, ale szukam was samych. Chodzi tak naprawdę o nasze serca. O nasze serca. O twoje i moje serce. Jaką ty i ja masz motywację? Po co to wszystko chcesz robić? Po co chcesz mieć pieniądze? Gdzie chcesz pójść? Co chcesz zrobić? Po co to wszystko? Po co? Po co? Bądźmy ludźmi świadomymi. Wiecie, ja dążę do tego w swoim życiu. Ja chcę być w ogóle człowiekiem świadomym. Chcę wiedzieć, dlaczego pewne rzeczy robię, dlaczego pewnych rzeczy nie robię. Nie chcę dopuścić do takiej sytuacji, żeby okoliczności wpływały na moje decyzje. Stały umysł, świadomość. 3 Jana 2. Umiłowany, modlę się o to, aby ci się we wszystkim dobrze powodziło i abyś był zdrów, tak jak dobrze się ma dusza twoja. Musimy uświęcać nasze dusze, aby się nam powodziło względem materialnym, duchowym, finansowym. Musimy uświęcać nasze dusze non-stop. Hebrajczyków 11:24. Przez wiarę Mojżesz, który dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona. I wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu, uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu, skierował bowiem oczy na zapłatę. Wiecie, ja czytałem wiele razy ten fragment, ale jak czytałem go jakiś czas temu, to padłem z płaczem na kolana. W ogóle, wiecie, bo to dobrze sobie wyobrazić sytuację. Mojżesz urzęduje u Faraona. Ma wszystko. Czego tylko chce. Ma całe to bogactwo. Niczego mu nie brakuje. W tamtym czasie na pewno niczego mu nie brakowało. Niczego nie brakowało Faraonowi. Przez wiarę, kiedy dorósł, nie zgodził się, by zwano go synem córki Faraona. Kurczę, to jest mocne. I wolał raczej znosić uciski, wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu, uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarb Egiptu.
wiara, wiara w Boga, wiara w krzyż, wiara w wymianę krzyżową, świadomość zjednoczenia z Ojcem, świadomość tożsamości każdego dnia i finalnie decyzja, co uznajemy w naszym życiu za bogactwo. Co uznajemy za bogactwo? Jeśli uznajesz za bogactwo Królestwo Boże, to zapraszam Cię na kolejne spotkania, które będą spotkaniami bardzo praktycznymi. Jeśli tak naprawdę bogactwem jest dla Ciebie świat, to nie przychodź. To nie przychodź na nie, ponieważ będę chciał, żebyśmy wzrastali w praktycznych rzeczach, ale w jedności myśli, w jedności zdania, będąc w pełni myśli Chrystusowej. Świadomi tego, co jest dla nas realnym bogactwem. Ojcze, modlę się teraz. Ja dziękuję Ci za ten czas. Ja dziękuję Ci za te słowa. Ja dziękuję Ci, Ojcze, za rozumienie rzeczy w nas, za wzrost świadomości tego, że Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Ojcze, ja dziękuję Ci, że my rozumiemy coraz bardziej, że jesteśmy szafarzami, zarządcami żywego Boga, zarządcami mieniem Boga. Ojcze, dziękuję Ci za świadomość naszych obdarowań, naszych talentów, naszych pragnień. Ojcze, dziękuję Ci za objawienia, które płyną, za świadomość celu. Ojcze, staram się za każdą osobą, która chce wzrastać, która chce realnie szerzyć Twoje królestwo i kłaść swoje życie. I również chcę poszerzać się w tym aspekcie, w zakresie finansów, w zakresie prowadzenia działalności gospodarczych. Ojcze, przenoszę do Ciebie każde kolejne spotkanie z tego cyklu, które będzie. Dziękuję Ci, że to będzie praktyczny czas. Praktyczny czas, który będzie pozwalał łączyć pewne rzeczy, które wynikają z pragnień, z osobistych objawień i przekładać je w praktyczny sposób, jak z nich korzystać, jak wykorzystywać je w to, aby robić z nich użytek ku Twojej chwale i poszerzając wpływy Twojego Królestwa. Ojcze, uwielbiam Cię za to. Amen.